Ósme plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęło swoje obrady w atmosferze olbrzymiego zainteresowania całego. Rozchwytane zostały popołudniowe gazety z ostatnimi meldunkami z CER. Trzeci w ciągu trzech ostatnich dni. Wcześniej przed oznaczonym terminem napływa młodzież warszawska, sprawnie kierowana przez służbę. Partii przyjmują delegacje towarzysze Gomułka, Ochab, Cyrankiewicz i Zawadzki. Niczą z całym narodem realizować wielkie zadania stojące przed Polską. Rozpoczyna się. To już nie tylko wiec warszawskich studentów. Z olbrzymim wiecką. Entuzjazmem witają zebrani delegacje robotnicze warszawskich fabryk. Obradujące w tej chwili plenum Komitetu Centralnego czuje za sobą fabryka na Żeraniu. Załoga Żerania, szujący bojowy ośrodek robotniczej Warszawy, serdecznie wita przybywające do niej. Przemawia sekretarz organizacji partyjnej FSO, towarzysz Goździk. Za pełną jawnością życia, demokratyzacją zabralnego. W godzinach popołudniowych w imieniu kierownictwa mogą tylko wspólnie z klasą robotniczą, mówi towarzysz Gomułka. Kierownictwo partii, jego nowe biuro polityczne